Eksperci polskich linii kolejowych zajmujący się bezpieczeństwem w ruchu kolejowym zorganizowali w Suwałkach warsztaty dla instruktorów jazdy szkolących przyszłych kierowców. Ich zdaniem w dużej mierze od wpojonych na kursie jazdy nawyków zależy bezpieczeństwo kierowcy i jego pasażerów na kolejowych przejazdach. Podczas spotkania z instruktorami analizowano konkretne zdarzenia, konkretne sytuacje na przejazdach. Proszę pamiętać, że pociąg poruszający się z prędkością 120 km na godzinę w ciągu jednej minuty pokonuje 2 km. W ciągu 30 sekund jest to 1000 metrów. Droga hamowania takiego pociągu to nawet 1300 metrów. I jak nam się wydaje, że on jest nawet daleko, to pojazd, kiedy jest czasami wielkogabarytowy albo dojdzie do jakiejś usterki technicznej albo nieumiejętnego pokonywania zmiany biegów w rejonie przejazdów, może spowodować, że on na tyle zwolni, że jednak ten pociąg uderzy w nasz pojazd. Zdaniem Włodzimierza Kiełczyńskiego, dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKP PLK SA, tylko współdziałanie ekspertów kolejowych i ekspertów szkolących kierowców może przynieść oczekiwany rezultat. Przede wszystkim chodzi o wykorzenienie mitów, które tkwią w głowach kierowców. O jednym z nich mówił dyrektor Kolejowego Biura Bezpieczeństwa. Właśnie wielu kierowców też o tym myśli, że no przecież ja wiem, że tu nic nie jeździ, że wiem, że tu pociąg jeździ tylko na przykład w poniedziałki czy wtorki i tylko jeden w dobie i to jest największy błąd. Dzisiaj polskie linie kolejowe zarządzają infrastrukturą kolejową, na którą każdy przewoźnik kolejowy, a mamy w Polsce ponad 90 przewoźników kolejowych, może wykupić rozkład jazdy z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Bezpieczeństwo na przejeździe to suma starań i zaangażowania wszystkich stron, podkreśla Kiełczyński. Na terenie województwa podlaskiego jest 530 przejazdów i przejść kolejowych. W samych tylko Suwałkach 6. Każdy z nich jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zdaniem kolejowych ekspertów przy właściwym zachowaniu kierowców i pieszych gwarantuje bezpieczeństwo. Tymczasem w 2018 roku na terenie naszego województwa doszło do 9 wypadków i kolizji. W efekcie tych zdarzeń zginęły 2 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. W połowie ubiegłego roku PKP PLK wdrożyły nowe narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych. To tak zwana żółta naklejka. Posługując się zawartymi na niej informacjami, możemy natychmiast zgłosić zagrożenie czyhające na kierowców lub pieszych. Na naklejce znajduje się numer telefonu alarmowego 112. Jest to europejski numer telefonu alarmowego, na której dzwonimy w wypadku wystąpienia zagrożenia życia, zagrożenia wypadkiem również. Powyżej tego numeru znajduje się numer skrzyżowania, czyli indywidualny numer przejazdu bądź przejścia, ponieważ w takie naklejki też wyposażone są przejścia dla pieszych w poziomie szyn. Jest to niepowtarzalny, jeden, jedyny przypisany do każdego przejazdu numer, dzięki któremu zarówno my kolejarze, jak i operatorzy numeru 112 są w stanie precyzyjnie ustalić lokalizację przejazdu, co bardzo skraca sam proces również kontaktowania się z nami i wstrzymywania ruchu kolejowego, jak też w innych przypadkach wysłania służb ratunkowych. Oraz na dole są 2 numery do naszych służb technicznych, które są odpowiedzialne za usuwanie awarii na przejazdach, jeśli nieprawidłowo działają rogatki, czy wybite jest światło w sygnalizatorze, czy są wyłamane rogatki, wtedy dzwonimy na te 2 numery, z tym, że tutaj muszę powiedzieć, że tak jak numer 112 jest jeden na całą Polskę, tak te 2 numery musimy spisać dokładnie z tej naklejki, na którym przejeździe się znajdujemy, gdyż tutaj są 23 komplety takich numerów. Więcej o szlabanie na ryzyko, bo tak nazwano kampanię dotyczącą bezpiecznych przejazdów oraz nieco cennych wskazówek dla kierowców już w najbliższym magazynie motoryzacyjnym z Zakółka, którego emisję zaplanowaliśmy na 21 maja. Już teraz na tę audycję zapraszamy.